konferencja prasowa poświęcona jednemu z najważniejszych wydarzeń, jeśli chodzi o rekreację w Jaworznie, mianowicie rozpoczęciu prac nad zalewem Sosina. Wykonaliśmy mrówczą pracę, złożyliśmy wniosek, obroniliśmy i to dofinansowanie w kwocie ponad, cały projekt ponad 30 milionów złotych. To przedsięwzięcie i logistycznie, i technicznie trudne, ale mam nadzieję, że dzięki dobrej pracy wykonawcy będziemy się wkrótce cieszyć Sosiną w zupełnie nowej odsłonie. Sosina to jest lubiany, ważny obiekt w mieście, bardzo często wymieniany przez naszych mieszkańców jako pewien wyróżnik Jaworzna. A ponieważ Sosina się już troszkę zestarzała, to trzeba jej zrobić jakiś lifting. Ten lifting będzie polegał na tym, że trzeba zbiornik oczyścić, bo ten zbiornik ma duży kłopot, jest tak naprawdę niemal bezodpływowy i trzeba przez Sosinę przepuścić wodę, która będzie ten zbiornik oczyszczała, odświeżała wodę, plus konieczne jest wykonanie wokół Sosiny sieci kanalizacyjnej, odbiór nieczystości, wybudowanie toalet, a w dalszym ciągu atrakcji, które spowodują, że tutaj będą mieszkańcy nie tylko naszego miasta jeszcze chętniej przyjeżdżać. Mamy generalnie Sosinę, rekultywację Sosiny podzielone na trzy etapy. Etap, który będziemy realizować i został on dzisiaj podpisany, jest związany z budową kanalizacji sanitarnej, zabudowań budynków szalet dla osób i dla osób niepełnosprawnych oraz budowy ścieżki okalającej całą Sosinę, nawierzchni asfaltowej, szutrowej, z budową osiedlenia nadążnego. Kolejne etapy to jest etap związany z odtworzeniem zieleni, szuwarowisk. To jest etap, na który bardzo duży nacisk kładzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i zostanie nam etap, który się rozstrzygnie w przyszłym tygodniu, związany z wymianą wody. Bardzo chcemy, żeby Sosina była takim miejscem, gdzie każdy, dosłownie każdy, czy to najmłodszy nasz mieszkaniec, czy ten senior znalazł swoje miejsce. Chcemy, żeby to było miejsce spotkań całych rodzin i wierzymy w to, że nie tylko mieszkańcy Jaworzna, ale i mieszkańcy całego regionu będą do nas przyjeżdżać właśnie na ten ośrodek.